Uważam, że w hucie jest wiele miejsc, które warto sportretować i to właśnie robię od jakiegoś czasu. Tym chciałem się zająć. Moje obrazy są zlepkiem różnych sytuacji, wrażeń, moich doznań, które zauważyłem tutaj i które chciałem przetworzyć na swój sposób. Nowa huta pojawia się w moich obrazach w dość systematyczny sposób. Mam taki zbiór ulubionych motywów, rzeczy, do których najchętniej sięgam pamięcią, które mi się podobają i które wykorzystuję. No, czasami może w sposób za bardzo taki dobitny, ale uważam, że te rzeczy mi się przydają i będę je dalej wykorzystywać. Mam parę pomysłów, które mogłyby rozświetlić nową hutę. Są to dość złożone projekty, a myślę, że w gronie przyjaciół i ludzi zainteresowanych tym udałoby się zrobić coś ciekawego. Oczywiście trochę pracy trzeba było włożyć, ale ja myślę, że to by były dość ciekawe plany, pomysły i projekty. Października 1918 roku tak naprawdę urodziło się Polskie Lotnictwo Wojskowe. Urodziło się w Krakowie na lotnisku na Rakowicach, na którego pozostałościach, przynajmniej na części terenu, znajduje się nasze Muzeum Lotnictwa. 31 października 1918 roku wszedł do historii dzięki małej kartce papieru, którą podpisał austriacki dowódca z polskiego pochodzenia, kapitan Florer, przekazując cały majątek znajdujący się na lotnisku komisji likwidacyjnej, grupie Polaków, którzy postanowili uratować na terenie Krakowa całe mienie poaustriackie dla przyszłej Polski. Niestety wielu mieszkańców nowych osiedli nowohuckich niewiele wie o historii tego miejsca. Wielu ludzi nie wie nawet, że tu było kiedyś lotnisko. Przychodząc do tego muzeum, są zaskoczeni, skąd to taki duży hangar, skąd tyle samolotów. I dopiero zaczynamy my tutaj tłumaczyć, że to było kiedyś lotnisko, jedno z największych lotnisk w Polsce, jedno z najstarszych lotnisk w Europie. Na lotniska zachodni niebia, na niebie rozbłysły rakiety. Stalowy rumaku otwiera się głaz i widać czerwone bery. Organizatorem tej imprezy jest Miejski Ośrodek Muzeów Społecznych, filia nr 9. Zaprosiliśmy do współpracy Muzeum Lotnictwa Polskiego, 6. Brygadę Desantowo-Szturmową, 2. Korpus Zmechanizowany, czyli wojsko. Myślę, że impreza jest miejscem, w którym młode pokolenie może przede wszystkim w sposób ciekawy bawić się. Żebyś ty wiedziała, osadyna jak ja, o tobie myślę. W naszym wypadku mamy jednocześnie do czynienia z sanktuarium. Nie znamy jego początków, ale wiemy, że pod koniec XV wieku był już rozwinięty kult cudownego krzyża. A więc ta religijność miała wiele płaszczyzn. Dotyczyła oczywiście przede wszystkim pobożności człowieka, dotyczyła pewnych form pobożnej lektury, czytania i pisania, a również dotyczyła tego, że uczymy się pracować, żeby przemieniać ten świat, który stworzył Bóg, na świat coraz lepszy. A więc cystersi mają taką myśl, która obejmuje całego człowieka, jakby jego ducha i ciało i prowadzi wszystkich do Pana Boga. Konkurs wiedzy o cystersach jest to jedna z inicjatyw podejmowanych przez cystersów mogilskich,
która ma na celu po prostu wyjście do społeczności lokalnej, mieszkańców nie tylko parafii, ale całej właściwie dzielnicy 18, czyli tej starej Nowej Huty. I tutaj oczywiście współpracujemy z wszystkimi szkołami, które są na terenie parafii prowadzonej przez opactwo w Mogile. Natomiast współorganizatorem konkursu wiedzy o cystersach jest 16 liceum ogólnokształcące. Te wszystkie aspekty próbowaliśmy pokazać również dla młodzieży nowochódzkich szkół, aby zobaczyli, że opactwo cysterskie, Stara Huta i Nowa Huta tworzą jedność, jedną wspólną dzielnicę, która ma swoje wieloopiekowe już tradycje.